shit. Look at my face, you know I don't play. Please get out the way, I got history to make. Pick up the pace, pick any time and place. I'm ready for whatever, cause greatness never waits. Say, they try to tell me I'm the one missing the message. When all my pain is leading to my successes. Cause I got something that nobody else possesses. I want it all, nothing less is accepted, God. Look at my face, you know I don't play. Please get out the way, I got history to make. Hey. I chociaż siemano, z tej strony Makler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie będziemy tutaj wam przedstawiali cały oczywiście Battle Pass, jak i to zawsze bywa. W każdym sezonie mamy oczywiście nowy zawartość, update, który zmienia wiele zmian. I trzecim filmem zawsze jest to Battle Pass, który sobie omawiamy poszczegółowo każdy poszczególny poziom, więc jeśli masz sporo czasu i zamierzasz obejrzeć ten film do końca, bardzo dziękuję. I zanim przejdziemy, oczywiście mamy kilka szczegółów, a więc ile Battle Pass kosztuje? Standardowo jest to 1000 oczywiście code pointsów. To oczywiście wymieniałem kilka razy już w filmie, ponieważ jak wiecie, będę nagrywał to inaczej, jak to zawsze bywa z tymi firmami, ponieważ one sporo zajmują, aby oczywiście omówić każdy poszczególny szczegół, także tak to wygląda. I więc jak widzicie na ekranie mamy 1000 code pointsów / 2400. W tym przypadku, gdy kupujecie za 2400 / 80 zł, zaoszczędzacie powiedzmy trochę, ponieważ wraz z tym kupujecie startowo 20 poziomów, co wam daje powiedzmy małą przewagę, no i macie na start 20 poziomów, co zawierają oczywiście one bardzo fajne itemy. W tym oczywiście, gdy ukończycie cały battle, zwraca się wam cała kwota, co otrzymacie aż 1300 code pointsów, legendarne oczywiście skiny na operatorów, epickie skiny na operatora, legendarne weapon blueprinty, epickie weapon blueprinty oraz wiele więcej oczywiście double expów oraz innych ciekawych rzeczy, jak to oczywiście bywa co sezon. I tutaj na start powiem, naprawdę sezon jest porządny, pierwszy był spoko, drugi jest lepszy, no i ten jest najlepszy, oczywiście to będę mówił wam kilka razy w filmie. Tak czy inaczej, bez względu na przedłużania, życzę wam miłego oglądania, no i co, przechodzimy. Okej, a więc jak sobie umówiliśmy wszystkie szczegóły dotyczące oczywiście Battle Passa, kupna, ceny i tak dalej, przejdźmy do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, zanim przejdziemy do Battle Passa, ponieważ ona będzie nawiązywała podczas gdy będziemy omawiali cały 100 poziomów. Jest to wygląd pojazdów w Warzone, więc jak wiecie zresztą dodali oni oczywiście tutaj nową możliwość, nową mechanikę w grze, a raczej mechanikę. Można po prostu nakładać teraz skiny, tak jak i na bronię, tak jak i na pojazdy, tak? Tutaj powiedzmy tego nie wymieniałem zbytnio w filmie w update 1.19, dlatego chciałem tylko szybko tutaj wkluczyć, ponieważ w Battle Passie także mamy zawarte poziomy, w których oczywiście mamy skórki na pojazdy. A więc jak widzicie, mamy quada, suwa, taktyczny rower, ciężarówkę oraz śmigowiec. I tak, to nie jest żaden rower, tak on się nazywa, taktyczny rover, bo tu niektórzy nie wiedzą. Tak szerzej, bez żadnego przedłużania przechodzimy do Battle Passa. Jak wiecie, co sezon mamy 100 poziomów. Prawdopodobnie moje nagranie tutaj oczywiście jest inne, ponieważ je nagrywam w inny sposób, intro macie w inny sposób, outro w tym podobnym sensie. Tak czy inaczej, kończąc tutaj pierdniczenie, a więc jak widzicie, mamy Alexa, to chyba wiecie, Alex doszedł, jest oczywiście dostępny na start, jakby, że tak powiem, w zerowym poziomie, prawda? No nie ma tu nic interesującego, ponieważ jest to Alex w tym stroju, gdzie nie widać jego twarzy, więc tutaj zbytnio, powiedzmy, dużo nie ma do gadania. No, jak już mówiłem w moim poprzednich filmach, kto śledzi, ten śledzi. Ten strój naprawdę jest świetny, moim zdaniem. Jeden z najlepszych strojów, jeśli chodzi o operator. Po prostu ja uwielbiam taki wygląd, gdzie bohater ma maskę i tak dalej, jeszcze ten kształt i tak dalej, jego postawa. Po prostu mi się podoba i tyle, bo to jest po prostu personalna opinia, więc operator sam w sobie i cała fabuła, o którym oczywiście będzie oddzielny film, jest zajebisty. Mamy też ciężką pracę, jest to strój na Jaeger i ten strój kompletnie go zmienia po prostu w postać z Modern Warfare 3. Już nie pamiętam, jaka to była moc postać, jeżeli oczywiście gra... Tutaj mieliście odświeżoną pamięć, ponieważ ja do końca nie pamiętam, jak tego śmiało imię, lecz tak, jest to postać z Modern Warfare 3. Generalnie to jest Jaeger w Modern Warfare 2019, lecz jak zresztą widać, jest to dosłownie, zmienia jego wygląd. Jest łysy, ma tatuaże, nie ma koszulki i tak dalej. Ja oczywiście mam tutaj RPGa, ponieważ go robiłem, więc tak to wygląda z moim RPGiem. Przechodzimy dalej. A więc trzecim itemem, że tak powiem, zerowym poziomie, jest to właśnie skin nakłada, który jest no, do zdobycia w Battle Pass. Jak widzicie, mamy otwartą premię, no i to jest po prostu biały kład, no sorry, biały. No taki tam biało-niebieski, bardziej niebieski, jak widzicie, zresztą widać. Ja go tutaj oczywiście nie mogę obrócić, więc zbytnio go nie widać, lecz no co tu dużo mówić. Sami ocencie, dajcie znać. Przejdziemy dalej, no i ostatnią rzeczą na zerowym poziomie jest to premia do PD sezonu trzeciego. Jak wiecie, każdy, kto zakupił Battle Passa, ma 10% do PD, zresztą widać tutaj w prawym dolnym rogu, obok właśnie tego
bracka, jak widzicie, 10% do premii PD, więc po prostu wszyscy użytkownicy Battle Passa mają 10% szybciej zdobywają PD na postać. No i przechodzimy teraz na pierwszy poziom. Jak widzicie, mam 4,5, no zbytnio powiedzmy tam. Można powiedzieć, że dużo grałem, można powiedzieć, że nie dużo grałem, zależnie kto jak dużo gra, prawda? Jak widzicie, mamy Rogatu Żmiję, jest to pistolet Echo i tu nie ma co w sumie oceniać, on ma 3 dodatki. Jest to oczywiście na Deagle skin i wygląda śmiesznie, wygląda tak, wiecie, powiedzmy nieprawdziwie, ponieważ jak widzicie ma ten czerwony kolor, wygląda jak Nerf Guns, jak wiecie. Dobra, przejdźmy dalej, jak widzicie, mamy wizytówkę i tu zaraz przejdziemy dalej. No wizytówki powiedzmy nie są zbyt interesujące, bym powiedział, jakby one już, wiecie, w Call of Duty dosyć stare są, sporo już lat przeżyły, także... I tutaj przypominam, że wszystkie Double Expy czy Klopieńce BD pomijał tak od razu, ponieważ jak wiecie, ich jest sporo. Do zgarnięcia macie 1300 kodpońców, oczywiście kupujecie Battle Passa za 1000, to oznacza, że oczywiście musicie kupić ilość 1100, ponieważ macie taki bonus w sklepie, że dostajecie bonusowo 100, czyli generalnie wydajecie 42 zł, kupujecie pakiet, no i możecie kupić Battle Passa, w tym on się wam zwraca, abyście mogli oczywiście kupić kolejny sezon, lecz tak, zwraca się wam i jeszcze macie 300 kodpońców dla siebie, więc tak naprawdę zarabiacie, wydajecie 40 zł, a zarabiacie, no, zwraca wam się 50, więc zarabiacie 10, to jest bardzo zajebisty oczywiście system mikrotransakcji, który jest w tym roku. Przechodzimy dalej, jak widzicie, mamy torbę z kasą, wiecie, tego nic interesującego, emblemat, prawda? Nóż, mamy moskit, wygląda ciekawie, lecz ja powiedziałbym, że mam lepsze i widziałem lepsze i tak dalej, więc to jest jeden taki, powiedzmy, ze średnich. Kodpońcy w Double Bags, przypominamy. Burza pieskowa, jak widzicie, na 8 levelu jest to skin na Odena lub Rama, bardziej Rama. Tutaj właśnie to jest najgorsze, czego nie ma, a co powinno być, czyli opis tej broni, jaka to jest tak naprawdę broń, ponieważ jak widzicie, mamy burzę pieskową i tyle, prawda? Jakby, wiecie, to jest nazwa tego blueprintu, tego skina, więc, ale no, łatwo poznać, że to jest albo Rama, albo Oden, bardziej Ram. Mogę się mylić, to może być AUG, prawda, ponieważ te bronie są strasznie do siebie podobne z tą kolbą. Tak czy inaczej, przechodzimy dalej, wierny psiak, jak widzicie, to jest Charm, czyli nasz wisiorek, nic specjalnego, fajnie, ja mam sporo tych wizytówek, tych Charmsów. Tak czy inaczej, przechodzimy dalej, jak widzicie, User 1 i to jest skin na Milsim. I to jest generalnie strój na naszego podstawowego operatora. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie kolejna funkcja, która została dodana, czyli w podstawowej właśnie tutaj kategorii naszego operatora mamy teraz wybór jego stroju, co jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, tutaj mamy, klikamy trójkąt i mamy właśnie wszystkie skiny, zależnie oczywiście jaka narodowość, mamy Wielką Brytanię, mamy USA i tak dalej, więc to jest bardzo fajne właśnie, że mamy teraz możliwość kustomizacji naszego podstawowego bohatera, prawda? Antirus 3, 1, bardzo mi się strasznie podobają te stroje, jakby wiecie, chociażby ten, naprawdę. Więc tak, dobra. 11 poziom, naklejka, nic interesującego, prawda? Kodpońcy, Double Exp, strzałgowe spray, nic interesującego. No i jak widzicie, na 15 poziomie mamy pistolet Renetti, oczywiście jest to jedna z dwóch nowych broni. W tym przypadku jest to oczywiście pistolet Renetti. I tutaj się zbytnio dużo nie wypowiem, ponieważ jeszcze nie osiągnąłem oczywiście 15 poziomu, wypowiem się na, powiedzmy, poziomie autopsji, tyle co widziałem i słyszałem, ponieważ nie miałem oczywiście doświadczenia z tym pistoletem, więc jak widzicie, tak, jest to Renetti, jest to oczywiście semi-auto, lecz tak, możecie go przerobić, że będzie strzał jak wiecie, trójkami, serią, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna tutaj zmiana tego pistoletu. Generalnie macie Rafikę w ręce z innych Modern Warfare'ów, jeśli ktoś pamięta, jaka to była broń, będzie wiedział, o co chodzi. Generalnie taka, wiecie, RK5 z Black Opsa 3 czy 4, wiecie, o co chodzi, więc tak, to jest naprawdę fajny pistolet i dosyć potężny naprawdę w Warzone'ie. Jak na pistolet, to jest dosyć potężne. Prawdopodobnie dostaje nerfa, ale dobra, wypowiem się w przyszłości, jeśli chodzi o tę broń. Przechodzimy dalej, jak widzicie, wizytówka morderca na wolność, nic interesującego, mamy Ghosta i tyle. Kodpońcy i mamy blueprint mocarny Moe i to jest skin na RKM-a, bodajże M91 lub ten pierwszy RKM, więc no jeden z dwóch. Kolejna rzecz, męstwo, jest to oczywiście skórka na jego strój raczej. Operator Tron, więc tutaj mamy na pana czarnoskórego, ten oto skin, nic interesującego, przynajmniej dla mnie. Szczucie, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ macie za darmo właśnie Rayrego, jest to pies Ghosta, który tak jest za darmo oczywiście, mam na myśli za darmo, ponieważ Battle Pass chyba każdy kupi, wystarczy, że raz kupisz, ponieważ wiadomo, zarabiasz kodpoints, więc wystarczy, że raz kupisz i będziesz miał przez cały rok, wiadomo, kodpoints, aby kupić kolejny Battle Pass, o ile jeszcze ich nie wydajesz, tak jak ja. Tak czy inaczej, jak widzicie, mamy na 20 poziomie kompletnie tutaj normalnie całą
animację naszego psa, który zabija. I oczywiście to jest animacja podczas gdy wykańczacie przeciwnika, więc to jest interesujące. Generalnie mogliście też kupić psa innego, Indianę, kupując bundle Tolana, już nie pamiętam jak się nazywał ten operator, lecz kupując tego operatora otrzymywaliście czarnego psa, w tym macie w przypadku oczywiście z trailera z Warzona właśnie naszego pieska z Ghosta, więc zajebiście naprawdę w Battle Passie właśnie czekałem na takie itemy. Generalnie to jest, jak już się wypowiadałem kilka razy, jest to najlepszy Battle Pass jak na razie. Pierwszy był sezon był spoko, drugi był jeszcze lepszy, trzeci jest jeszcze najlepszy pod tym względem, jakie rzeczy dostajemy, jakie skórki operatorów, front fabuły i tak dalej, skiny i chociażby właśnie takie rzeczy jak te. Przejdziemy dalej, jak widzicie mamy 21 level, jest to skin na Famasa oczywiście, skoczek pustynny, no i nie, tutaj nie ma nic do gadania, prawda, no kto lubi Famasa, jest to strój pustynny na tą broń, żaden podwójnych PD, ten, okej, okay. Mamy Charmsa, jak widzicie, co jest bardzo ciekawe, jak widzicie, zawsze mamy to opakowanie, prawda, w jakim opakowaniu jest ten Charm, czyli ten talizman, jak widzicie w tym przypadku mamy Care Package, czyli wiecie, paczkę, którą się zamawia w multiplayerze, aby mieć killstreak, więc to jest śmieszna tutaj opcja w ogóle założenia tego na broń. Im dalej, jak widzicie, Double X, co tam palić, prosto speed z stopu, więc mamy bardzo śmieszny skill na nasz, oczywiście, rover, czyli nasz pojazd w Warzone. Wygląda ciekawie, prawda? Żółty. I tutaj od razu przypomnę, generalnie to działa w ten sposób, że jak ty, załóżmy, nałożysz ten skin na pojazd i twój teammate, twój znajomy wszędzie wsiądzie do tego pojazdu, ten skin się nie wyświetli. Generalnie skin zostanie nałożony, gdy ty wsiądziesz do pojazdu jako pierwszy, więc tak, musisz szybko wejść, nakładać to na pojazd, czy to na ciężarówkę, czy właśnie na to, ten rover, aby ten skin nagle się po prostu przetransformował w kolor żółty. Bardzo ciekawa mechanika, prawda? I ten, kto pierwszy wejdzie, taki skin zostanie do końca w tym pojeździe, więc to jest bardzo śmieszna mechanika i spoko, spoko, jestem za. Bombslang, jak widzicie, mamy skin na snajperkę i tutaj ciężko powiedzieć, co to jest. Czy to jest nowa snajperka? Nie mam pojęcia, lecz wygląda naprawdę ciekawie, czarno-złoty kolor, jak najbardziej. I nawet spoko dodatki, lufa, wylot lufy taktyczny, mamy nawet dwójnóg, więc naprawdę na propsie. Przejdziemy dalej, jak widzicie, 28 spray, 28 poziom, spray poza zasięgiem, okej, okay, spoko, podwójne PD, no i mamy oczywiście kolejny skin na Milsim, więc tak, to jest po prostu podstawowa postać, na którą mamy skiny. Przechodzimy dalej, mamy broń, tak jest, to jest druga nowa broń w tym sezonie, oczywiście jeszcze będzie trzecia, dodana podczas końca sezonu lub w środku. Mamy SKS-a, jest to oczywiście karabin taktyczny, to nie jest snajperka, jest to karabin taktyczny, czyli Marksman Rifle, bliżej ABR MK2, coś w tym stylu, lecz tak, jest ta broń potężna. Te dwie bronie generalnie, które zostały dodane, są potężne i to jest zaskakujące naprawdę. Zazwyczaj te bronie są dosyć zbalansowane, nie jak w Black Ops 4, gdzie każda broń po prostu była OP, która wychodziła, była nerfiona za każdym razem, każda broń, może poza Rampage'em, była po prostu OP. Była zbyt dobra i za każdym razem dwa tygodnie były nerfy, prawda? To było oczywiście robione specjalnie, aby każdy doświadczył tych broni, gdy one były bardzo dobre i miały dobre oczywiście wspomnienia, prawda? Więc tak, w tym przypadku tak samo mamy, te bronie są naprawdę dobre. Okej, okay, przejdziemy dalej. Mamy oczywiście kto pojęcy, zegarek. Pierwszy zegarek na 33 poziomie, niebieskie niebo, wizytówka i ta wizytówka, pamiętam jak jeszcze coverowałem ten film, o ile pamiętam, listopad, grudzień. Dziś mamy kwiecień, więc jak widzicie, tak, to było w pikach w grze i mówiłem, że może wyjść jutro, może wyjść miesiąc później i mogło wyjść nawet w kwietniu, jak widzicie, jesteśmy w sezonie trzecim w kwietniu, no i mamy tą wizytówkę, więc tak, makler się nie myli, makler zawsze jest na informacji. Tak, także przechodzimy dalej, czarna żmija, jak widzicie, mamy kolejny skin na Famasa, jak widzicie, no, deweloperzy lubią Famasa, ponieważ mamy kolejny na niego skin, w tym przypadku z trzema dodatkami. No i co tu dużo mówić, no Famas jak Famas. Chociaż w sumie trochę wygląda jak Ram, prawda? Ram naprawdę jest strasznie podobny, szczególnie naprawdę. Jakby to jest Famas, nie? Bo ma ten celownik, ale strasznie, strasznie jest naprawdę blisko z tym, z tą kolbą i z tym właśnie chwytem, bez tego ten magazynek dodacie, więc naprawdę. A mimo, że ma trzy dodatki, prawda? Tak czy inaczej, przechodzimy. Mamy tutaj 45 XP, to tam wiadomo o co chodzi, bada boom, mamy kurde emblemat, nawet spoko, jak widzicie to są powiedzmy te mniej wartościowe rzeczy, czyli emblematy oraz wizytówki, spraye, charmsy, to są te cztery rzeczy, które są mniej ważne, oczywiście bronie, skiny i tak dalej, teraz w tym przypadku skiny na pojazdy są tym priorytetem, prawda, no ich jest sporo, więc zajebiście, jak widzicie mamy MP5 i zatajnienie, więc bardzo ciekawa nazwa, zatajenie, przepraszam, bardzo ciekawy skin moim zdaniem, jeśli chodzi o MP5 Zebra, wiecie, mamy skin Zebra i w tym przypadku mamy Blueprint Zebra z 5 dodatkami, jak widzicie mamy Scope'a też, Noctovisor, więc tak, ciekawie jak na SMG Noctovisor, ponieważ jak wiecie,
Tak, MP5 naprawdę jest jednym z najlepszych, jak i najlepsze SMG, jeśli oczywiście porównuje się MP7, zależnie oczywiście na jakich dystansach, tak? Czy inaczej, przechodzimy dalej. Na 40, a raczej 39 levelu mamy Express Warzone i tak, jest to skin na nasz SUV. Bardzo przyjemne, wojskowe barwy i tyle. Dobra, przejdźmy dalej, 40 level i mamy naprawdę, przypomina mi, ten strumień strasznie przypomina operację trzecią Grand Heist z Black Opsa 4, ponieważ mamy policjanta i D-Day. Jak pamiętacie, w Black Ops 4 mieliśmy Shotgun, który się nazywał D-Day i był w operacji Grand Heist i mieliśmy właśnie ten skin do policjanta, więc nie wiem, czy to jest nawiązanie, czy po prostu świruje tak, raczej podoba mi się ten strój na właśnie naszego operatora. Cutpoints, przechodzimy dalej, głową, wąs, tak ciekawa nazwa, jak widzicie, mamy skin na 725, czyli mój znienawidzony shotgun, to jest generalnie moim zdaniem najgorsza broń, z jakiej ginę, w sensie zawsze się czuję bardzo źle, gdy ktoś się używa. Ja też ją oczywiście musiałem używać, już na szczęście nie muszę, ponieważ ją zrobiłem na złoto w końcu. No w końcu, no dają mi to dosyć szybko, ponieważ jak wiecie, ta broń jest OP, ta broń jest nerfiona codziennie, że tak powiem, w nawiasie, wiecie, w każdy update ją nerfi, więc w nawiasie mówię, nie? I tak, jak widzicie, ma czok, lufa, celownik, kolba i łoże, więc ta broń, nawet czy dodatki ma, czy nie, z tymi dodatkami jeszcze bardziej będzie kopać, więc Double Exp, pustynny lis, jak widzicie, mamy naklejka, nic interesującego, prawda? Chuka Cabra slash Chuka Cabra, nie wiem do końca, jak to się czyta. RKM, tak, RKM, jedno powiedzmy, jest jedno z lepszych, ponieważ M91 oraz ten pierwszy RKM jest moim zdaniem lepszy od tych dwóch innych, czyli od Hologera, czy tam, wiecie, mamy 5 LMG-ków w tym przypadku. Moim zdaniem te dwie są najlepsze krówki. Przejdźmy dalej, Double Exp, spray, prosto w cel, ok, spoko, cut points, wizytówka, spod ochroniarza, ok, dwójki, jak widzicie. Ciekawe, kiedy nadejdą do gry, prawda? Ciekawe, kiedy mamy dwóch oczywiście żołnierzy, którzy spod ochronują. Mercy Limbs, ratownik powietrzny, jak widzicie, mamy kolejny skin na naszego podstawowego operatora i wygląda on tak, no. Tutaj powiedzmy nic specjalnego, przynajmniej dla mnie. Lecz tak wciąż wygląda spoko. Rzeź, jak widzicie, mamy kolejny skin na MP5, więc zajebiście. W tym przypadku oczywiście 4 dodatki, jak wiecie, jest to legendarne. Gdyby to oczywiście było epickie, ma to 5 dodatków, tak jak to działa w samo Warzone, prawda? To co leży na ziemi, ma oczywiście 5 dodatków, jest epickie, a raczej legendarne, prawda? Epickie ma 4 i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc tak to wygląda, jak widzicie, mamy rzeź, czyli slash, tłumacząc na polskie, rampage, prawda? Tak przynajmniej oni tak uważają, ponieważ rampage to jest powiedzmy rage, czyli bardziej wściekłość niż rzeź, ale co ja tam wiem. Mamy oczywiście naszą MP5, która fajnie wygląda, żółto-czerwona. Dobra, przejdźmy dalej, jest to 50. Drugi level, Echo 3.1. Oczywiście mam tutaj nawiązanie do naszego Alexa z kampanii slash teraz multiplayera, który przeżył. No i to jest emblemat epicki i tyle. Dalej mamy Double X, tutaj mamy dalej Niedźwiedzi Głód, no okej, okay, Talizman, mamy Miśka, Konwojet, okej, nawet spoko, 5 oczywiście dodatków. I to jest fal, tak? Nie mylę się, śmiesznie to wygląda. Złoty tutaj ma spust, kolba taka wojskowa i cały ma woodland, czyli wiadomo, drewniana tutaj rączka. I ta dolna część, co to jest tak w ogóle? Co to za dodatek? Podwieszona strzelba, aha, okej, spoko. Mamy fala plus podwieszoną strzelbę. Cutpointsy, tutaj przyspieszymy, ponieważ mamy, jak wiecie, sporo pierdół, a nie chcę oczywiście wam marnować czasu. Bizonik, jak widzicie, Sauromalus, okej, naprawdę, te nazwy mnie rozwalają, mój język został połamany. Jak widzicie, mamy XRK, Blueprint i nie podoba mi się, nie podoba, szczerze mi się nie podoba, dajcie znać, co myślicie. Przechodzimy dalej, 60 level, tak jest, Burger Town, oczywiście mamy skin na naszego operatora Rodion. I wygląda nawet Burger Town, casual strój, chociaż mi się nie podoba, jest po prostu zbyt widoczny, no niebieski kolor, nie. Okej, dalej, 61 level, mamy zegarek, młotnik i niezbyt interesujący, przechodzimy dalej, spray, okej, spoko, C4, Double Exp, wizytówka kolejna, długa droga, jak widzicie, mamy dwóch zajebistych operatorów, oczywiście, który jeszcze jeden z nich jest Alex z prawej strony, a oczywiście z lewej strony operatora, którego jeszcze nie ma w grze, lecz tak, niedługo będzie oczywiście w sklepie za 80 zł, więc będziecie mogli się zdecydować, czy chcecie go kupić, czy nie. Oczywiście operator się nazywa Ronnie. I pochodzenie oczywiście USA, jak widzicie, zresztą ma flagę USA na środku, na klacie, więc no. Przejdziemy dalej, jak widzicie, 65. poziom jest to kosiarka i każdy oczywiście Rusek będzie wiedział, co ma na myśli. Jest to oczywiście P90, tak jest, P90 kosiarka, nawet spoko zielona, ma tutaj oczywiście 5 dodatków, wygląda epic. P90, jestem dużym fanem, jako że lubię wszystkie SMG-ki w tej grze, może poza Uzi, powiedzmy lubię, ale mniej, prawda? Dobra, cutpointsy, kolanko.
Emblemant, mamy Alexa, ok, spoko, Double X, Noctowizor, Charm, czyli Talizman, spoko. 70 poziom. Antyterrorysta 1, naprawdę. Jak patrzę na ten strój, czy to Antyterrorysta 1, 2, czy 3, 3 oczywiście najlepiej moim zdaniem wygląda. Vibe nadchodzą oczywiście z CTK-ów, z CS-a, więc naprawdę wygląda to konkretnie moim zdaniem jeden z najlepszych strojów oczywiście naszego podstawowego operatora Mel Slim. Dajcie mi znać, jak to się wymawia, ponieważ jak widzicie mamy w prawym, a raczej w lewym górnym rogu Mil Slim. Nie wiem, nie mam pojęcia. Piaskowy zamiatacz, jak widzicie zresztą mamy kałaszka i tak, ja nie wiem jak ktoś może to trzymać, jak widzicie broń nie ma kolby, a jak widzicie ta broń naprawdę kopie, ja nie wiem jak z tym można biegać, oczywiście w grze to jest strasznie mobilne bez tej kolby ten kałach, praktycznie gdyby nie miał tej lufy, tak, w tym przypadku jest to AK-74U, mówi się, ponieważ U jak wiecie w angielskim się czyta jako U czasem, więc tak. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, podoba mi się nawet, zobaczymy jak kopia oczywiście z tymi dodatkami, którzy nam oczywiście deweloperzy podali. Tak czy inaczej przechodzimy dalej, 72, wykrywasz ciepła, no tutaj nic ciekawego, naklejka i tyle, Double X, Scott Points i mamy ostatni skin na ciężarówkę, tak, mamy błękitna grań. Widzieliśmy ten skin na tyle rzeczy, chociażby na, kilka razy go pokazywałem już na filmie, chociażby w ostatnim filmie i no jest dużo gadać, bardzo fajny skin, biało-niebieski skin na naszą ciężarówkę, która jest OP naprawdę. Gdy widzicie ciężarówkę i nie macie RPG-a, uciekajcie naprawdę, gdzie tylko was nogi poniosą, ponieważ to was zabije. Ciężarówki naprawdę są potężne i wręcz potężniejsze niż w blackoutcie, więc dobra, przejdźmy dalej. Zwierzę pustyni, że tak widać, mamy tutaj blueprint na RKM-a, jest to Hologre 26. Ciekawie, cały taki żółty skin na niego. No i macie oczywiście 4 dodatki na niego, więc dobra. Przejdziemy dalej, strzelec by zabić. 77 poziom jest to oczywiście nasza wizytówka, która nie wygląda zbytnio ciekawie i jakby wizytówki, wiecie, zbytnie nie są jakieś takie, jak już mówiłem, wartościowe. Double Exp, czas się przywitać, mamy emblemant, kładzik i ghosta, a raczej Mace'a, tak, to jest Mace. I poziom 80 i to jest bardzo ważna wiadomość, ponieważ jak wiecie jest to Talon, tak jest, jak widzicie to jest Talon, który był ostatnio dostępny w sklepie za 80 zł, jak to większość operatorów, powiedzmy tych pobocznych, które wychodzą podczas sezonu i tak, w tym przypadku dostajecie Talona kompletnie za darmo, więc generalnie Infinite Ward wam daje naszego Kanadyjczyka za darmo, czyli generalnie w tym przypadku zaoszczędzacie 80 zł po prostu kupując Battle Passa, prawda? Ponieważ tak jest, operatorzy kosztuje 84 zł za każdym razem, gdy wychodzi, kosztuje 2400 kodpońców, w sensie równa się oczywiście pakiet, który kosztuje 80 zł, ma mała oczywiście mikrotransakcja i w tym przypadku oni wam go dają za darmo, więc tak jak już mówiłem, ten Battle Pass jest najlepszy, macie za darmo operatora, ponieważ jak wiecie, otrzymujecie jeden skin, a to oznacza, że możecie używać całego operatora, więc to moim zdaniem to jest naprawdę bardzo tutaj dobra zmiana ze strony Infinite Ward i kocham ich mikro. System mikrotransakcji jest tak zwana consumer friendly, czyli przyjacielsko oczywiście dla nas, jako że jesteśmy konsumerami tych mikrotransakcji w grach. A więc przechodzimy dalej, jak widzicie na 81 poziomie mamy snajperkę Godzina Czarownic, jest to oczywiście skin na snajperkę HDR lub AX50, oczywiście trudno mi powiedzieć, ponieważ nie używam zbytnio dużo snajperek, no i te snajperki po prostu są dwie podobne. Szczególnie oczywiście z tym blueprintem, który dosłownie zmienia ten wygląd tej snajperki, więc wygląda fajnie, przechodzimy dalej. Codepoints Double X, 84 poziom, kolosik, mamy oczywiście kolosa, czyli naszego Juggernauta i to jest w tym przypadku oczywiście talizman, więc tak, przechodzimy naprawdę do fajnego blueprinta, ponieważ jak widzicie na 85 poziomie mamy pierwszy strażnik i tak, jest to skin na nasz nowy pistolet bodajże, tak jest, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się ostatnio ten srebrzany odbłysk plus ta rączka drewniana, naprawdę wygląda świetnie. Przejdziemy dalej, na 86 mamy sierżant Rekin, jest to oczywiście naklejka. Nie, to nie jest broń, nie mamy sierżanta Rekin, ale już jest to naklejka. Tak. Ok, na kolejnym poziomie Double X, przypominamy, mamy oczywiście spray, with me, w ogóle ciekawy with me i mamy Y/N, czyli yes or no, czyli ze mną, tak lub nie, więc bardzo fajny skin. Raczej naklejka. Przejdźmy dalej, mamy Brut i Smrut, jest to oczywiście skin na naszego shotguna model 680, wygląda nawet spoko, mamy oczywiście lufę Liberator. No i co dużo gadać, skin nie jakiś fajny, ale broń jak samo w sobie, 688 jest najlepszym shotgunem, powiedzmy, nie licząc 725, prawda? Ponieważ 725 jest okropne. Przejdźmy dalej, jak widzicie mamy na 90
poziomie streamerkę, prawda? Mamy Majrę naszą z pierwszego sezonu. I jeśli chodzi o ten skin, tutaj bym mógł się rozgrywać, prawda? I tak naprawdę mnie zastanawia, czemu tak internet o tym szaleje. A w sumie wiadomo czemu, prawda? Już nie będę wypowiadał. Bym mógł tak naprawdę i aż mnie kusi, żeby pocisnąć was bekę, z wszystkich bekę pocisnąć i oczywiście zrobić oddzielny film, ponieważ jak wiecie, tak, mamy oczywiście dużo, dużo tutaj dialogów na temat, czy to sama nawet streamerka Mara się wypowiadała. Alexa, oczywiście ona ma na imię Alexa na ten temat, więc tak, tak. Tutaj oczywiście mamy ogromny, ogromny zbiór informacji na Reddicie / Twitterze o jej cyckach, tak, tak. Mamy, aż mnie naprawdę kusi, żeby zrobić oddzielny film i naprawdę Reddit szaleje, Twitter szaleje, jest to naprawdę porządny skin na anioł, więc tutaj nie mogę się doczekać, aż normalnie wbije 90 level, ponieważ skin wygląda naprawdę porządnie. Mówię, sama Mara jest zdziwiona, sama Alexa jest zdziwiona. I tak, tak, Mara grała w Warzone, więc jeśli ktoś oczywiście zna to streamerkę, a streamerka jest dosyć popularna, więc raczej ją znacie, więc jest moc. I na 92 poziomie mamy wizytówę, no jak widzicie mamy żołnierza, chyba Alex, prawda, ponieważ ma te okularki zielone, plus ten hełm, więc jak widzicie, jak w zegarku. Kolejna rzecz, zegarek, jak widzicie, otrzymujemy kolejną rzecz, która była dosłownie za 8 dych, no nie pamiętam ile, ale Tamagotchi było naprawdę drogie. I jak widzicie, w tym przypadku otrzymujemy Tamagotchi wersja czarna. Za darmo w Battle Passie, bum! Wszystko to, co było w sklepie, możecie teraz otrzymać za darmo. Mam na myśli za darmo, ponieważ chyba każdy gracz, powiedzmy 90% kupuje, 90 nawet powiedziałbym 5% graczy, oczywiście każdy, kto kupił Modern Warfare, kupuje Battle Passa. No jakby kupuje, raz go kupiłeś, prawda? Wystarczy, że raz go kupiłeś w październiku, masz na cały rok spokój, prawda? Ponieważ jak już mówiłem, ta kasa się wam zwraca w każdym sezonie, jeżeli oczywiście ukończyliście. A to jest bardzo oczywiście proste. Tak czy inaczej, mowa o temacie tym, że to jest za darmo, tak, tak, to jest naprawdę, to jest szok, co oni tutaj robią. To jest moim zdaniem szok ze strony Infinite War, że takie coś robią, dają nam Talona za darmo, tyle blueprintów i tak dalej, jak wiecie, było zawsze ich mniej i teraz Tamagotchi. Jakby to jest, wiecie, to jest głupi zegarek, ale to jest generalnie specyficzny zegarek, mieliśmy nawet trailer do tego zegarka, tak, na Call of Duty, jeśli mi nie wierzycie, możecie sobie obejrzeć go, trailer do zegarka Beka, mała mikrotransakcja, raczej mała dupera, coś w stylu wizytówki, prawda, coś w stylu spraya, zegarek w grze oczywiście, który wam pokazuje godzinę, lecz oczywiście w tym przypadku jest to Tamagotchi, co oznacza, że karmicie, zabijając, wykonując obiektywy, oczywiście umrze, gdy na przykład gracie dominacji, nie przyjmujecie flag, więc i tak dalej. Taka mała implementacja naszego zegarka, która jest świetna, oczywiście wymyślona w kodzie. Nie rozgadując się, przechodzimy dalej, mamy cyborg, jest to emblemant, no tutaj nic ciekawego. Mamy złotego żołnierza. 95 poziom jest to błyskotka, strój, a raczej skin na MP, a raczej Uzi, ponieważ jak widzicie jest grube, a to znaczy, że to jest Uzi, łatwo oczywiście to poznać. Bez kolby, złoto, bardziej złoto, brązowe, żółto, więc tak, ciekawy. Przechodzimy dalej, XP, godzinne, karabin na łańcuszku. Jak widzicie, karabin na łańcuszku, mamy oczywiście minigana na nasz obraz. Talizman, tak? Karabin na łańcuszku, bardziej minigun na łańcuszku. Wygląda ciekawie, mini minigun. Cutpointsy, 100 cutpointsów, korna z nabojów, jak widzicie, naklejka. No i na następnym poziomie oczywiście otrzymujemy standardowo 4 itemy, tak jak i na początku, tak jak i na końcu. Co oznacza, mamy, jak widzicie, nieposkromione. Jest to oczywiście Alex, nasz Alex z kampanii, który ma ten sam voice acting, ten sam dialog. Tak, taki same, tylko że niestety, jak widzicie, bez nogi, niestety ma protezę. Lecz naprawdę daje mu ten look badassowy, czyli naprawdę gość jest epicki, gość przetrwał śmierć i jest gotowy, by dalej zabijać, więc moim zdaniem jest naprawdę... Teraz nie wiem, kto jest tak naprawdę moim ulubionym operatorem. Pierw była Mara, potem Ghost, teraz on, kurde, naprawdę jest sporo tych ciekawych operatorów, sporo pomysłów, które oczywiście Infinite War implementuje i się nie mogę doczekać, co mają w zanadrzu w 4 oraz 5 sezonie. Tak czy inaczej, wraz z tym otrzymujecie jeszcze przydatne narzędzie i jest to oczywiście skin na SKS, jak widzicie wygląda świetnie. Mamy taki look inferno, powiedzmy, i też mamy, jak widzicie, smoka, naprawdę wygląda to porządnie i, jak już mówiłem, ten taktyczny karabin / taktyczna snajperka, taktyczny marksman rifle kopie ostro. No i na kolejny poziom mamy goblin, no to jest oczywiście skin na nasz helikopter, ostatni skin na pojazd w Warzone, więc wygląda naprawdę porządnie. No i ostatni, ostateczny poziom jest oto oczywiście emblemat sezonu trzeciego. Tak jak i w pierwszym, tak jak i w drugim, tak jak i w trzecim otrzymujemy złoty emblemat, który właśnie przedstawia nam w tym przypadku Alexa, ponieważ wiadomo, jest to główny operator, tak jak i był Ghost czy Mara, tak jest
teraz Alex, także tak, ten emblemat otrzymujecie i możecie im się chwalić waszym kolegom, którzy powiedzmy dołączają do Call of Duty dopiero po trzecim sezonie, jakby wiecie, to jest wasza zawartość, która wam uświadamia i macie mały dowód, że ukończyliście ten oto Battle Pass, oczywiście spędzając te wszystkie godziny grając w Call of Duty Modern Warfare / Warzone. Także, że to będzie cały Battle Pass, więc napisz mi, co o tym myślisz. Moim zdaniem on jest najlepszy z najlepszych. Sorry, że ten film był tak długi i dzięki, oczywiście, jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw w górę, naprawdę bardzo mi dobrze pomoże, a to by zajmie jedną głupią sekundę, no i tak, naprawdę, specyficznie omówiliśmy każdy głupi poziom, także dzięki za oglądanie, no i co, słyszymy się w kolejnych, na razie, Clear out.